Panie Andrzeju, niedawno do mkol oddał Pan medal olimpijski. Czy Pan odpowiedź od Jacques'a Roget? Jak ona brzmi? No nie ukrywam, że trochę to trwało, zanim ta odpowiedź do mnie przyszła. Miałem często wiele pytań: co się stało z medalem, czy ktoś coś odpisał i tak dalej. Niespełna parę dni temu dostałem, dostałem właśnie list od prezydenta Jacques'a Roge, który. Jakby wyraża no, w takim przyjemnym tonie swoje ubolewanie, że, że zmuszony byłem. Właśnie nie tyle byłem zmuszony, że, że doszło do takiej sytuacji, że oddałem swój medal olimpijski. To mi się bardzo podobało, aczkolwiek zaznaczył, że historia właśnie powoływania, powoływania różnych dyscyplin, dyscyplin sportu jest taka, a nie inna i tu opisał całą, całą formułę, jak to się odbywa i tak ale co najistotniejsze powiedział, że jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Ta decyzja będzie podejmowana zarówno w Sankt jak i na sesji na sesji, sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego we wrześniu. I to chyba jest najbardziej takie budujące, że to, no również też jest wypowiedź, że, że dostanę z powrotem swój medal, dostanę swój, z powrotem swój, mam taką, mam taką nadzieję, że jestem zaproszony na Igrzyska Olimpijskie do, do Rio de Janeiro. No to miły gest. Nowym prezydentem Filii został Lalowicz. Jaka teraz po, powinna być pomoc w promocji zapasów, żeby one pozostały w igrzyskach olimpijskich? Wydaje mi się, że poczyniono ciekawe decyzje, prawda, które mają na, na, na uwadze właśnie uatrakcyjnienie troszeczkę zapasów, a przede wszystkim jakby... Bardziej, bardziej, żeby zapasy były bardziej czytelne, prawda, że nie będzie dochodziło do paradoksów, że ktoś wygrywa pierwszą rundę 6-0, a może nawet więcej, a potem przegrywa dwie rundy po jeden i przegrywa cały, cały pojedynek. Teraz to będzie sumowane, będą punkty za, za sprowadzenie do parteru, dwa, a nie jeden i parę innych szczegółów, ja nie będę tutaj w tej chwili o tym wszystkim mówił, ale to, to jest dobry kierunek, to jest dobry kierunek, ale jak wszystkie, wszystko co nowe, czasami trzeba to zweryfikować, myślę, że życie troszeczkę zweryfikuje to wszystko. Ja w dalszym ciągu uważam, że powinniśmy uciekać od parterów, bo parter jest tym Najbardziej nudnym, najbardziej trudnym elementem do samego ćwiczenia, no i niezbyt efektownym. Także jeżeli, jeżeli te zmiany zostaną dokonane, to na pewno tak. No i co najistotniejsze, również zmiany w samym, w samym biu, w zarządzie Fila. Prawda? Że wreszcie miejsce swoje będą miały kobiety jakby na stałe. Jednym z wiceprezesów ma być kobieta. Również położono nacisk na to, żeby fachowcy, czyli sportowcy wybitni sportowcy. Żeby, żeby byli w zarządzie. Są trzy miejsca dla mistrzów olimpijskich, mistrzów świata. To też jest wydaje mi się, że bardzo dobre posunięcie, żeby o tak technicznej dyscyplinie sportu, jaką, jaką, jaką są zapasy, żeby no, głos zabierali ludzie, co się po prostu na tym znają. Widzę że, no, widzę, że jest naprawdę dobry kierunek. Będzie Rada Zawodnicza Kobiet i tak dalej. Rola kobiet zrośnie, to trzeba przyznać. Ale nie mamy nic, nie mamy nic przeciw, z, zwłaszcza my, My Polacy, bo u nas panie naprawdę świetnie się spisują. Co władze filii powinny zrobić w ciągu tych najbliższych miesięcy? Nie no, przede wszystkim najistotniejsze jest to, że powołano nowego prezesa, prezydenta, że już mamy now, jakby now, tą głowę naszych, naszych władz No i tak naprawdę nie ma tego człowieka, który był całym złem, prawda? bo to decyzje były prawie jedno, jednoosobowe, odsunięcia się od mediów i tak, dalej, i tak dalej. To już jest. Podpisano umowę z taką międzynarodową, bardzo, bardzo popularną firmą konsultingową, która będzie poprawiała nasz wizerunek na arenie międzyna, międzynarodowej. To to też jest świetne posunięcie marketingowe. Zapraszeni są przewodniczący, członkowie komitetu wykonawczego na zawody, żeby zobaczyli, jak to faktycznie wygląda, jaki jest entuzjazm i jak, jakie emocje panują walką i turnieją zapaśniczym. Wydaje mi się, że to są te posunięcia, które naprawdę zmienią wizerunek i nie, nie tylko wizerunek, ale również spojrzenie na zapasy. Wydaje mi się, że też podkreślano, i, i, i ja to również też podkreślam, że na zapasy trzeba spojrzeć troszeczkę Szerzej, że zapasy to przede wszystkim dyscyplina, która e, jest podbudową do każdej innej dyscypliny e, sportu. Zaniechanie tej dyscypliny, e, nasze zmniejszenie rangę tej dyscypliny no, spowodowałoby, że ta formuła e, rozbudowy, podbudowy była zdecydowanie e, mniejsza. I'd like to say uh, to all wrestlers, for our family, don't give up. Save wrestling.